Cześć, witam Was na kanale Góry Moje Miejsce. Dzisiaj wyjątkowo nie o górach, zabiorę Was w podróż nad morze i odpowiem na tytułowe pytanie, czy przed sezonem nad Bałtykiem można się dobrze bawić, kiedy woda jest jeszcze zimniejsza niż latem. My nad morze wybraliśmy się w czerwcu i zatrzymaliśmy się w miejscowości Sarbinowo. Byliśmy z małymi dziećmi, więc plażowanie stanowiło nieodzowny element wycieczki. Ale wiadomo, że prawdziwy miłośnik górzystych terenów długo nie poplażuje. Dlatego naszym głównym celem było zwiedzanie okolicy na rowerach. Na pewno warto wybrać się w kierunku miejscowości Gąski. Żaden górołaz nie przepuści bowiem okazji, żeby się trochę powspinać, choćby po schodach latarni morskiej. Gąski z Sarbinowem połączone są ścieżką rowerową. Ścieżka ta stanowi część odcinka Velo Baltica na Pomorzu Zachodnim. Odcinek tej drogi dla rowerów został oddany do użytku we wrześniu 2019 roku i łączy Gąski aż z Mielnem. Wycieczka do latarni morskiej nie zajęła nam całego dnia, także był jeszcze czas na zabawy na plaży. Pobyt nad Bałtykiem nie może się obejść bez zjedzenia ryby, najlepiej takiej prosto z morza. Wyjeżdżając z Sarbinowa na wschód, pierwszą miejscowością są Chłopy, wieś rybacka, gdzie mamy idealną ku temu okazję. Wystarczy zatrzymać się w porcie, w tutejszej smażalni. Dalej droga rowerowa prowadzi przez las do Mielna. W pewnym momencie możemy odpocząć w miejscu, gdzie przebiega 16 południe geograficzne. Niby nic takiego, żadna atrakcja, a jednak człowiek ma takie poczucie, że stoi w wyjątkowym miejscu. Mielno to w sezonie głośna imprezowa miejscowość. Osobiście tego typu miejsca wolę odwiedzać przed sezonem. Na głównej ulicy prowadzącej do plaży zobaczymy pomnik Morsa, symbol organizowanych tutaj międzynarodowych zlotów miłośników zimnych kąpieli. Wracając tą samą drogą przez las, warto skorzystać z atrakcji ścieżki przyrodniczej, tak zwanej leśnej pętli przygód i tajemnic w Mielnie, gdzie dzieciaki mogą powspinać się na drewnianych konstrukcjach, zobaczyć bunkry czy wielkie drewniane rzeźby szyszek. My podczas tego pobytu każdego dnia znajdowaliśmy czas na aktywny wypoczynek, a także plażowanie, gdyż pozwalała na to pogoda. W jeden dzień, kiedy nie dopisywała aura, wybraliśmy się samochodem do Kołobrzegu. Warto dodać, że ścieżka rowerowa Velo Baltica prowadzi aż dotąd. Za to kolejnego dnia, gdy wyszło słońce,
Samochód znowu poszedł w odstawkę, a na rowerach dojechaliśmy prawie do Darłowa. Na zachód trasa rowerowa prowadzi tak zwaną Mierzeją Jamneńską, czyli wąskim pasem lądu oddzielającym jezioro Jamno od Bałtyku. Warto zejść na plażę w miejscu, gdzie jezioro łączy się z morzem, kanałem jamneńskim i zobaczyć walkę słodkiej wody ze słoną. Nam się bardzo podobało. Uważam, że infrastruktura rowerowa w okolicy Mielna, Sarbinowa pozwala na naprawdę fajne spędzenie czasu. Dużo lepsze niż samo plażowanie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia na dwóch kółkach.